Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wzmacniacz, który nazywa się Prima Luna. Jest to lampowa Integra. Można w końcówce włożyć KT88 albo L34. Co mam naprawić? Po prostu wzmacniacz stracił ducha. Mam pewne doświadczenie z lampami, więc być może wychwycę, o jaką usterkę chodzi. We wzmacniaczach lampowy panuje wysokie napięcie stałe rzędu 300-500 V. Wszyscy dobrze wiemy, czym kończy się kontakt bezpośredni z takim napięciem. Po prostu następuje porażenie. Dlatego przy naprawie takiego wzmacniacza należy myśleć nad każdym ruchem. Jakakolwiek praca wykonywana, czy to pomiar napięcia, czy zdejmowanie oscylogramów, powinno być wykonywane z rozsądkiem. Najlepiej, jeżeli włoży się wtyczkę pomiarową i ręce będzie miało się przy sobie. Gdyby zachodziła potrzeba wykonywania jakiejś zmiany, wylutowania jakiegoś elementu, należy pamiętać, że kondensatory elektrolityczne zachowują wysokie napięcie i należy je rozładować, zanim nie przystąpi się do jakiejkolwiek pracy. Można do rozładowywania kondensatorów użyć prostego przyrządu złożonego z rezystora 10 kg 10 W. Oczywiście rezystora nie przypinamy bezpośrednio do kondensatorów, tylko przez izolowane końcówki. I to chyba z napięciem wszystkie informacje. Natomiast jeżeli chodzi o same lampy, nagrzewają się one do wysokich temperatur i należy pamiętać, że nie dotykamy ich gołą ręką. Kto zachowa ostrożność, ten będzie pracował z rozsądkiem i nie ulegnie wypadkowi. Oczywiście mogą zdarzyć się jakieś inne przyczyny, chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Ja jako autor tego kanału, jeśli będziecie próbować mnie naśladować przy jakichkolwiek naprawach, nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze błędy. Musicie sobie zdawać sprawę, że pracę przy urządzeniach elektronicznych i elektrycznych wykonujecie na własną odpowiedzialność. To tyle słowem wstępu. Wzmacniacz jest skromny, jeżeli chodzi o wyposażenie. Tu jest regulator głośności, tutaj jest przełącznik źródeł. Z tej strony mamy włącznik sieciowy, natomiast z tej strony mamy przełącznik rodzaju lamp KT88 albo EL34. Zaraz Wam pokażę tylną ściankę. Na tylnej ściance są wejścia, jak widzicie, używane przez właściciela są tylko dwa wejścia, CD i tuner. Mamy złączkę do uziemienia. Co prawda nie wiem po co, skoro mamy 3-bolcowe gniazdo. No ale może producent miał jakiś tam cel. Nie widzę wejścia gramofonowego, więc nie wiem po co to uziemienie. Mamy transformator z odczepami na 8 i na 4 ohmy. Jeden kanał, drugi kanał. Żeby Wam nie przychodziło do głowy podłączyć, powiedzmy, na 4 lub 8 ohmów dwie pary głośników, nie? Łączymy jedną parę głośników, będzie pracowało to, ale ze strasznymi zniekształceniami możemy przegrzać lampy. Czyli łączymy tylko albo 4-ohmowy, albo 8-ohmowy zestaw. Pod tą dużą pokrywą mamy transformatory. Z drugiej strony pod drugą pokrywą mamy lampy. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. Bardzo ładnie osłona. Wzmacniacz lampowy pewnie zawsze z osłoną pracować. 12U7, 12X7 i KT88 lub EL34. EL34 można też by sprawdzić, czy działają, ale to po czasie. Tutaj mamy zapasy. Od właściciela. Nawet są popisane prądy tych lamp. Generalnie no, przy takich usterkach, których nie można dokładnie określić, trzeba sprawdzić elementy pasywne, trzeba sprawdzić napięcia, punkty pracy. Podczas montażu filmu dograłem kilka cytatów z książki o naprawie wzmacniaczy, więc posłuchajcie. Typowy przebieg badania wzmacniacza, to jest ze starej książki, technika usuwania uszkodzeń. Widać, że ważne jest zebranie informacji od użytkownika, sprawdzenie bezpieczników i przełącznika napięć, sprawdzenie poboru prądu ze źródła i zasilania i ewentualne usunięcie przyczyny jego nadmiernego wzrostu, wstępna lokalizacja uszkodzonego bloku
I tu macie podane co. Mam nadzieję, że jest to czytelne. Jak nie, to zwiększymy trochę. Dokładna lokalizacja uszkodzonego podzespołu. Określenie przyczyny jego niesprawności przez pomiar napięć prądów stałych lub przemiennych. Wymiana uszkodzonego podzespołu i ponowne sprawdzenie parametrów wzmacniacza i ewentualna próba pracy długotrwałej. Od tego się powinno zaczynać. Możecie sobie to wydrukować i powiesić nad stołem warsztatowym. Tutaj jest wstępna lokalizacja uszkodzonego bloku. Możecie zrobić stop klatkę, żeby to przeczytać. Ja nie chcę wydłużać filmu, żeby czytać każde zdanie po kolei. Jeszcze taka mała uwaga na temat napięć. Brak któregokolwiek napięcia lub odchylenie jego wartości o więcej niż 20% od podanej na schemacie wskazuje na uszkodzenie. Kiedyś jeden z widzów mi napisał w komentarzu, że wzmacniacz lampowy się słucha, a nie mierzy, ale przy określaniu wadliwego działania wzmacniacza poprawność pracy można ocenić słuchowo, jeżeli nie mamy przyrządów pomiarowych. Niestety nie wszystkich aspektach można sprawdzić wadliwe działania wzmacniacza na słuch. Jedynie takie jak to, dźwięk za cichy, małe wzmocnienie, pogorszenie czułości, dźwięk za głośny, wzrost wzmocnienia, duża czułość, dźwięk zniekształcony, duży przydźwięk i słyszalne szumy, dźwięk zakłócony gwizdem, płukaniem itd., nadmierne grzanie się podzespołu wzmacniacza. To jesteśmy w stanie stwierdzić na słuch. Niestety, zniekształcenie nieliniowe należy po prostu zmierzyć. Ten wzmacniacz, o ile dobrze kojarzę układy Primaluny, ma komparator w ustawianiu napięcia na siatce strującej. Innymi słowy tak, prąd lampy płynący przez jakiś punkt odniesienia wywołuje spadek napięcia na rezystorze, na przykład, który jest porównywany w komparatorze z napięciem odniesienia i przez tranzystor z zasilacza ze sztywnego biasu idzie polaryzacja na siatki strujące. Taki układ kiedyś gdzieś pokazywałem w jakimś filmie, jak to tam wygląda. Bądź co bądź, no tutaj będziemy musieli przeanalizować, czy jest dobrze ustawiony, czy może on powoduje właśnie nieprawidłowy bias i jedna lampa ma inne napięcie niż drugie albo inne prądy. Najpierw muszę podłączyć i sprawdzić w ogóle, jak to gra. Tutaj mam takie zespoły głośnikowe Telefunken i na nich spróbujemy sobie posłuchać na początek muzyki. Zobaczymy, co się okaże. One są wysokiej skuteczności, w związku z tym wolę próbę pierwszą zrobić na takich głośnikach właśnie. Mam jeszcze takie zespoły głośnikowe, ale w tej chwili są jeszcze w trakcie remontu i nie wymieniłem jeszcze w nich kondensatorów w filtrach, więc wolałbym na razie ich nie używać w roli takich właśnie testowych zespołów głośnikowych. I jeszcze jedna rzecz, przełączyłem sobie na inne wejście i przydźwięk. Nie wiem, czy będzie słychać. Wraz z pojawiającym się sygnałem gdzieś tam orkiestry w tle. Mam ustawiony współczynnik odbicia na 95, bo i dla oksydowanego stali i dla wachy mamy taki współczynnik i widać, że lampy mają temperaturę około 125 stopni. Trochę mało jak na KT88, a z reguły 160. Chociaż w zależności od punktu pracy nie grzeją się to bardzo dobrze. Bo jeżeli nie gra muzyka, to tak propos, w klasie A, jeżeli lampy nie działają, znaczy nie odtwarzają muzyki, całe ciepło idzie w nie. Cały prąd, cała moc jest stracona w nie. Jeżeli rozkręcamy je trochę, wtedy mniej się grzeją, mniejsze straty są, a więcej mocy idzie w głośniki. Coś tam sobie pogrywało. Proszę bardzo, jak ładnie siatki widać. Nie ma hotspotów na siatkach. Nie ma katody, ładnie się widać, jak się rozgrzała. Lampy przy wzmacniaczu też wyglądają na dobre. O, trochę kurzu. No słucham dalej, patrzę po prostu, czy znajdę te oznaki, o których mówił mi tutaj sąsiad, właściciel tego urządzenia. Czy rzeczywiście ono tak źle działa.
bo to będzie ciężkie do znalezienia. Znaczy, procedurę mamy normalną. Sprawdzić punkty pracy, sprawdzić kondensatory międzystopniowe, zobaczyć, czy zasilaczu nie ma kleju, czy zasilacz w ogóle prawidłowo funkcjonuje. Co jeszcze muszę sprawdzić? Kondycję lamp, chociaż miernik jest nadal zepsuty. Nie chcę mi się go naprawiać, bo generalnie nie miałem w ogóle zamiaru przyjmować tego wzmacniacza, ale po znajomości po prostu. Tutaj możecie też zobaczyć sposób pracy przy wzmacniaczu, kiedy nie działa. Ale nasz działał i też to uszkodzenie było tak mało wymierne. Po prostu ciężko czasami szuka się czegoś, czego tak naprawdę nie wiedzieć, gdzie szukać. Mówiłem o tym komparatorze, mniej więcej jak to wygląda, chciałem narysować. Czyli mamy katodę, siatkę i anodę, tak? To jest siatka sterująca i katoda. Katoda jest włączona do masy przez jakiś rezystor o małej rezystancji. Może być to 1 ohm lub 10 ohmów. Napiszemy 10 ohmów. I ten rezystor wytwarza spadek napięcia, ponieważ przez lampę płynie prąd. Tak? Czyli tu po drodze mamy jeszcze transformator. No to dobra, narysujmy ten transformator pierwotny. No i mamy UA. Tak? Teraz mamy jakiś komparator. Ja rysuję to bardzo schematycznie. Tutaj w komparatorze mamy jedno UREF, czyli odniesienia, a tutaj mamy drugie napięcie, które jest porównywane. Potem możemy mieć wzmacniacz oczywiście tego sygnału, ale ja rysuję uproszczony sposób. Mamy tranzystor, który emiterem jest łączony na masę na przykład, a kolektor z jakiegoś minus ubias sobie idzie i tutaj jest podłączony. I teraz tak, zmiana napięcia na tym powoduje wywołanie napięcia różnicowego. Otwarcie tranzystora, to jest spadek napięcia na tym. Odpowiednie napięcie idzie na siatkę i zmienia się nam przepływ prądu przez lampę. Tak w klasie A można robić. W klasie B jest to trochę rozbudowane. Ja zaraz Wam poszukam w internecie jakiś schemat tego wzmacniacza. Wątpię, żebym go znalazł, ale może jakiegoś innego modelu. Tutaj mam schemat Primaluny Prolong One. 15 minut mi zajęło szukanie tego wzmacniacza. Końcówka jest typowa do bólu. Ultralinear L34. Tutaj mamy właśnie ten układ polaryzacji sztywnej. E1 i E2 to są napięcia wychodzące stąd. A tu mamy komparatory. I napięcie idzie sobie z zasilacza. Tranzystor się otwiera, podaje nam napięcie na siatkę i zmienia prąd lampy. No wiecie, zmiana napięcia na siatce razy wzmocnienie lampy to jest prąd anodowy. Wzmacniacz generalnie jest bardzo prosty. 12X7, nawet równolegle łączona, żeby zwiększyć wzmocnienie. Zgodnie z równaniem wewnętrznym diody mamy 1,6 więcej niż pojedyncza trioda. Odwracacz fazy. Szmyta. No i ten właśnie układ tutaj. Będąc w mieszkaniu, jeszcze znalazłem jeden artykuł. To jest z Radia Elektronika. Kiedyś Wam pokazywałem taki układ i nawet opisałem, jak on działa. I to jest właśnie taki bardziej rozbudowany komparator ze wzmocnieniem. Na jednoohmowym rezystorze jest mierzony prąd i jest podawane napięcie na siatkę. To w SE możecie stosować. Oczywiście to można całość wyregulować do dowolnej lampy. Nie musi być tutaj L34. Tak więc ten wzmacniacz ma w sobie coś takiego. Bardzo długi wstęp był do tego filmu. Nie dziwcie się, ponieważ chcę zrozumieć, o co chodzi właścicielowi tego urządzenia. Dostrzegłem pewny spadek dynamiki. Brak mu dynamiki temu wzmacniaczowi. Brakuje mu też niskiej częstotliwości. To może sugerować, że pierwszy stopień jest w porządku. Chociaż
Patrzę, tu mamy kondensatorki. Ich zmiana pojemności może wpływać na zakres nikotynowy. Tak, patrzę tutaj jeszcze. Ten kondensator generalnie zwiera nam przebiegi do masy w odwracaczu fazy. Ja to kiedyś tłumaczyłem, jak to działa. Poszukajcie z odpowiedniego filmu. No cóż, wejście jest bezpośrednio sprzężone z siatkami pierwszej lampy. Mamy bezpośrednie sprzężenie z siatką odwracacza fazy i dopiero tutaj mamy jakiś element ograniczający nam pasmo do dołu. No, muszę to rozebrać i przeanalizować mniej więcej, czy ten schemat jest podobny do tego, który Wam w tej chwili prezentuję. I tak, odnoszę jeszcze niejasne wrażenie, że stopień sterujący jest przesterowany sygnałem z CD. Wyraźnie to słychać na tym flecie. Zniekształcenia straszne są. Podłączyłem dla pewności jeszcze inne zespoły głośnikowe. I też mam podobne wrażenie jak z tymi telefonkami. Tutaj jest Monaco. Tuba w głośniku szerokopasmowym, czyli ten zakres wysokotonowy, ma pewne naleciałości, to prawda, ale pozwala wychwycić pewne zniekształcenia. Czy to jest tylko dobre do testów, do badania słuchowego, czy wzmacniacz jest dobry. I właśnie te zniekształcenia mnie denerwują, ten wzmacniacz dla sopranów. Jest pewna krzykliwość, co sugeruje trzecią harmoniczną, dosyć intensywną. Ale moje lampy nie są parowane. Jak mówiłem, miernik mi się zepsuł, więc nie sprawdzę tego. Szukam ECC83, ale chyba nie mam nowej. Także nie sprawdzę, czy to jest. To będzie PC82 prawdopodobnie. Także nie sprawdzę przez wzmacniacza, użyję tych, które dostarczył mi właściciel urządzenia. Wpierw wymieniłem KT88, zobaczymy, są dwie parowane sztuki i zobaczymy, jak to będzie grało. Teraz mi się podoba. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest bardziej pełny. Być może faktycznie tamte są już dosyć mocno wyeksploatowane. Ale są nowe, nieużywane jeszcze, to jest premiera tych lamp, także ładnie grają. Mówiłem, że wszystkie lampy są nowe, zapomniałem. Nie, wszystkie lampy nie są nowe, dwie lampy były używane, ale krótko. Są one od Michała, dziękuję bardzo. Zresztą około bo 2 lata temu mi je przysłał Michał z Anglii. Bardzo dziękuję za te lampy, pozdrawiam serdecznie. Natomiast te były zaplombowane, to była premiera. Zakupione przeze mnie, nie wiem, w zeszłym roku albo 2 lata temu, też nie pamiętam. Miałem robić na tym SE, ale się kontrahent rozmyślił. Po wymianie lamp przez wzmacniacza mam wrażenie, że zniekształcenia są te same. Czyli to nie lampy preampu, ale może punkty pracy. No, posłuchałem sobie, teraz mogę zacząć normalną pracę. Mam tutaj jakąś instrukcję serwisową. Nie jest to od tego modelu, bo ten jest Class Integrated Amplifier, a ten Premium Integrated Amplifier różni się tą osłoną. Ale to tam myślę, że są zabiegi kosmetyczne. Jakby ktoś chciał adres internetowy producenta. Nie znalazłem serwisówki w sensie takiej, że schemat tego wzmacniacza, ale to tam wzmacniacze lampowe są prościutkie. Prawda? Wzmacniacz mocy 30 W na kanał, odpowiedź częstotliwościowa od 10 Hz do 130 kHz przy minus 3 dB, czyli prawdopodobnie ma rewelacyjne transformatory. Zobaczymy przy pomiarach, jak to będzie, bo właśnie sobie przypomniałem, że pomiarów nie robiłem. THD with ABB, czyli ten Adaptive Auto Bias coś tam, czyli poniżej 1% przy pełnej mocy. Nie mam takich mocnych rezystorów, żeby przy... A nie, 30 W, to mam. Może sprawdzimy, zobaczymy.
Signal Noise Ratio, czyli sygnał szum współczynnik 75 dB płasko, czyli bez filtra typu A, i 90 dB z filtrem typu A. Impedancja wejściowa 100 kilo, czułość 290 mV, żeby osiągnąć maksymalną moc wejściową, wzmocnienie maksymalne 36 dB, konsumpcja 255 W, 25 kg wagi, rozmiary to tam jest malutkie urządzonko, tak wygląda moja ręka w porównaniu do wzmacniacza, zresztą widać jakie są rozmiary lamp. I nawet mamy tutaj remote control, czyli pilot. Troubleshooting, akurat troubleshooting nam nic nie da, czyli rozwiązywanie problemów, z tego względu, że problem, który opisał mi właściciel, nie jest tu ujęty. Ten wzmacniacz ma ERIA, ten tutaj na dole pod kartkami nie ma ERIA. Co tu mamy? Switch na KT88 L34. Kusi mnie, żeby przełączyć go na L34, ale ja nie mam parowanych tych lamp. Ale szukam tego adaptive coś tam opisu. 5000 do 10000 godzin przewidują na 12 AU7. No i znalazłem to, co szukałem. Rozmawiałem parę minut temu z właścicielem i ja wnioskuję, że po prostu lampy mu się zużyły, że mają swoje przepracowane po prostu. No nie sprawdzę tego, nie mam miernika, no zepsuł mi się, jakoś nie mam chęci go naprawiać, bo ten z AVT jest niestety awaryjny. A myślę, że może przy okazji to zbuduję manualny z transformatorem z drubina. Ale wracając do AAB, czyli adaptacyjny autobias. Nasz ekskluzywny adaptacyjny autobias monitoruje i płynnie ustawia bias constantly and instantly. No ciągle po prostu przez cały czas nastruje. Redukuje konserwację i wzbogaca prezentację i dramatycznie redukuje zniekształcenia. The genius of this design actually improves the overall sound quality. Czyli ten genialny wynalazek poprawia przez cały czas jakość dźwięku. Pomiędzy 12 a 30 watami zniekształcenia spadają o około 40%. Dodatkowo lampy nie muszą być parowane. O, to ciekawe. I tam, gdzie... And there is no bias adjustment. Aha, i nie potrzeba ponownego ustawienia biasu. To zresztą też było widać, że ja też nic nie manipulowałem, gdy wrzuciłem nówki lampy. The new generation adaptive autobias circuit comes with the new extensive output stage protection circuit. Ten angielski. With B-plus relay to protect output transformer. Czyli ten cały autobias jeszcze zabezpiecza nam transformatory wyjściowe, rezystory i wysokie napięcie w przypadku uszkodzenia lamp. No, bardzo dobra rzecz. Soft start. Też mamy tu jakiś soft start, to tam... Ale nie dowiedziałem się tego, co chciałem wiedzieć. W jakiej klasie pracuje wzmacniacz? Ja podejrzewam, że on pierwszych parę watów pracuje w klasie A. A potem ten Adaptive Autobias przenosi jego moc w zakres klasy AB. Jak większość wzmacniaczy pracuje, żeby nie mieć problemów z tym, co opisywał Macintosh, czyli z tym przejściem przez zero i tam impedancja jednego uzwojenia przerzuca się na drugą. Mamy taki ząbek przy przejściu. Nie mylić ze zniekształceniami skrośnymi. Dobra, czas na pomiar, kolumny sprzątam, żeby mi tutaj nie przeszkadzały i zobaczymy jeszcze, czy ten wzmacniacz w tej kondycji, co tutaj mamy, osiąga to, co mówi producent. To są zniekształcenia generatora, mamy zakres 0,3% na końcu i mamy 12 setnych zniekształcenia z generatora przy
15 V. Ja podejrzewam, że jak zbliżymy to napięcie, będzie trochę niżej, ale no, trzeba się liczyć z tym, że takie są zniekształcenia i musimy to uwzględnić przy pomiarze, że takie źródło ma. Układ pomiarowy zrobiony. W. Zniekształcenia 1%. Wahają się. Jak mamy na 3, no to mamy 0,9%. Do 1% dochodzi. Żebyście to mogli zobaczyć dokładniej, to pozwólcie, że tu widać 3% włączone. Tak, połączmy na 1. Wszystko jasne, tak? 35 W i mniej niż 1% przy pełnej mocy. Zmierzyliśmy 32 W. Także niby trzyma parametry. 35-32 W. Pamiętajmy, że to jest od innego wzmacniacza. Ale przy tych lampach, przy tym ustawieniu możemy się tego spodziewać. A zobaczmy, jak zmienimy częstotliwość. Czy będzie się coś działo złego? Chciałbym zwrócić Wam uwagę na kształt sinusoidy i lekkie wybrzuszenie przy przejściu przez zero. Od razu zmienia się, o, tu w tym miejscu, zmienia się nam kształt tego garbu od sinusoidy. To jest właśnie wpływ indukcyjności rozproszonej, chociaż widzę, że transformatory są dobre i nie ma takiego strasznego zgarbienia. I to ginie przy 18 kHz. Czyli jest to ultralinear i dobrze zrobione. Zobaczymy sobie jeszcze przy mniejszych częstotliwościach. Jak to się nam zachowuje. Mamy 40 Hz, mamy 30 Hz. No i 20 Hz generalnie ma problem z przeniesieniem. 30 też takie troszeczkę jest już nierówna do sinusoidy, czyli dobrze. To jest kwadrat przy 1 kHz. Zmieńmy sobie częstotliwość frekwencji na przykład na 10 kHz. Nie mam pojemnościowego obciążenia, więc... Ale widać, troszeczkę jest problem z tymi przerzutami tutaj, ale są one gasnące, co jest bardzo radosne, czyli jest stabilny ten wzmacniacz. A zobaczmy 20. Jest ok. Jak na wzmacniacz z wyjściem transformatorowym, jest ok. I jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć, mianowicie 100 Hz. Jak tam jest z basem? O, trochę niedostatek basu jest. Spadek tego czoła tutaj. Nie mamy na przerzutach zbyt dużo tutaj, jak widzimy. Działa dobrze. Czyli komplet pomiarów mam zrobiony. Jeszcze tak oglądam sobie, jak się ten wzmacniacz zachowuje przy obcinaniu. Jak widzicie, jest symetryczna. Czyli raczej problemu z tak zwanym niezbalansowaniem stopnia mocy, chociaż góra jest szybciej troszeczkę, nie będziemy mieli. Panowie z Primaluny deklarują szerokie pasmo przenoszenia. Zobaczmy, 60 kHz, 100 kHz, 7 V, podczas gdy dla 10 mamy 12, spadek 3 dB. Ok. Tak z ciekawości jeszcze sprawdzę, czy nie ma gdzieś rezonansów. O, tutaj jest rezonans. Odłączył mi się wzmacniacz. Było przy 120 kHz. Zadziałało zabezpieczenie. Muszę go wyłączyć i poczekać, aż opadnie całe napięcie. Rezystory się nagrzały do 60 stopni. W tej chwili stygną. Radiator jest chłodniejszy oczywiście.
Także sporo mocyśmy wpompowali w rezystancję. Niestety jest to handmade. Widać po montażu. No i cóż. Tu mamy przełącznik. Znaczy to jest włącznik zasilania. O. Gniazdo. Trochę tutaj widać, że nie wyszło im ta robota. Teraz co to mamy? Zasilający. Najprawdopodobniej to jest transformator zasilający. Audio choke coil, czyli to jest dławik. Transformator wyjściowy 1 i transformator wyjściowy 2. Tu mamy ten adaptive, czy jak to tam zwać. I teraz musiałbym się trochę rozeznać, jak to tutaj mamy z tym rezystorem katodowym. Do tego autobiaso. Na czym on mierzy ten prąd? Nie wiem, czy schemat będzie pomocny, ale wydaje mi się, że płytka jest taka sama. Może schemat, który zdobyłem w sieci, będzie pomocny? Ktoś coś lutował? Daj wyłącz mi to. Kluski są na tranzystorach. Ten układ scalony też nie wygląda najlepiej. To jest pewnie jakiś wzmacniacz operacyjny. Tu mamy nieco wygrzane miejsce. Wygrzane, no w tym sensie, że zmatowione są pola lutownicze. Tutaj też była jakaś poprawka na tranzystorze. Tutaj mamy do poprawki. To. No, właściciel mówi, że czasami grał źle, a czasami po prostu coś mu się przestawiało i grał dobrze. Tutaj na dole też widzimy takie miejsca, które są wygrzane. Tak to można powiedzieć. No i pozostałe rzeczy to wiadomo, no, typowy wzmacniacz napowy. Po odczepach wydaje mi się, że jest to ultralinear. Te żółte przewody są do siatek prawdopodobnie podłączone. Zaraz zobaczymy sobie schemat KT88. Tak, teraz tylko wstępnie oglądam. Ten układ, a czemu to jest odłączone tutaj? Nie wiadomo co to. Może tak oryginalnie, bo tu widać, że raczej nie było ingerencji. Co to jest? Nie wiadomo co to jest. SP SIP 602? Może do pomiarów jakiś. Nie mam pojęcia. Tutaj jest poklejone farbą. I tu mamy transformator zasilający. Muszę znowu podłączyć sztuczne obciążenie i zobaczyć, jakie mamy napięcie anodowe na tych dwóch kondensatorach. Swell long. I szanowni Państwo, teraz widzicie, w jaki sposób jest mostkowany kondensator elektrolityczny przez kondensator z dielektrykiem stałym MPT polipropylenowy. I te zaciski tutaj dodatnie, czyli z tej strony, są mostkowane w tę stronę, czyli podejrzewam, że do masy, albo nie wiem jeszcze, jak tutaj jest mostek zrobiony. Muszę tam zajrzeć do tych schematów, może mi to coś powie. Tak sobie siedzę, rozkminiam, co tu może być zepsute i tak za bardzo nie wiem. Tutaj jest jakiś op-amp potwórny TL084, pewnie do komparatora. Przecież to się dowiedzieć, co robią te kondensatory. No bo tutaj nie ma co naprawiać w tym zakresie. Rezystory nie są wygrzane. Nie widać, mogę to pomierzyć, oczywiście na pewno tak zrobię, ale nie widać, żeby to było jakieś nadmierna eksploatacja lamp. Z tego co wiem, właściciel mówił, że jest drugim właścicielem w sumie i pierwszy właściciel testował wzmacniacz na takiej zasadzie, że co? Że ciągle przełączał przewody, wybrał, wydać chciał najlepszy przewód z tym zestawem brzmiący,
No i tak, pochodził chwilę, wzmacniacz posłuchał, przełożył na inne przewody, znowu pochodził chwilę, posłuchał i tak dalej. Także zaczął męczyć ten wzmacniacz. Tutaj teraz widzicie jakość lutowania rezystora zmiennego, którym jest ten potencjometr głośności. Ja go nie będę ruszał, rozmawiałem z właścicielem, mówi, że jemu to nie przeszkadza, że ten kanał tam po ściszeniu minimum lekko się odzywa. Nie czeszczy, więc go nie będę ruszał. Życzenie właściciela. O co chodzi z tą pracą jedną ręką? Jedną. Mamy miernik, chcemy sprawdzić napięcie na kondensatora. Zapinamy sobie jedną elektrodę i jedną rękę trzymamy sobie przy sobie, drugą ręką bierzemy elektrodę i sprawdzamy. W tej chwili mamy rozładowany kondensator. Bardzo dobrze. 2 V mamy tylko. 1,5 w sumie. Jest ok. Jeszcze sprawdzimy sobie pozostałe kondensatory, czy jakieś nie zachowały napięcia. Na przykład ten. Ten też ma 1,5 V. Na tym kondensatorze mamy 0. Aha, bo w sumie musi być 0, skoro to jest minus, tak? Tutaj powinniśmy mieć jakieś napięcie. To jest bardzo niewielkie napięcie. Czyli mamy układ rozładowany. I o to chodzi. Jedną rękę trzymacie przy sobie, a drugą ręką tylko posługujecie się. Nie, żeby przypadkiem przekładać tak. Zapnijcie sobie krokodylkiem i macie problem z głową. Nie próbujcie mnie naśladować, jeżeli nie znacie się na elektronice i na prądzie elektrycznym, nie znacie jego praw, bo ewentualna krzywda, jaką sobie wyrządzicie w mieniu i zdrowiu, będzie na waszej odpowiedzialności. Nie wincie mnie. To jest podstawa oktalowa, 8 wyprowadzeń. I zgodnie z tą podstawą tutaj, co mam rozrysowane, możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Lampy czytamy w ten sposób. Tam mamy wyprowadzenie pin, czyli ten dzióbek tutaj. I jedziemy, to jest pin numer 1, to jest base shell, czyli osłona podstawy, ekran, ale nie mylić z siatką ekranującą. Tutaj mamy dwójkę heating H oznaczone, czyli to jest zgrzanie i takim samym przewodem jest zgrzanie z drugiej strony oznaczone. 7 heating, tam mamy heating, a jedziemy dalej. Anoda to jest biały przewód. I co by się zgadzało, bo anoda idzie na transformator. Biały przewód. Stąd idzie sobie tam. Dalej mamy G2, czyli siatkę ekranującą, do której jest podłączony rezystor 1 kilo. Dalej mamy siatkę sterującą. Siatka sterująca tym białym przewodem idzie podłączona tutaj. Tu na E1. I teraz tak. Siatka sterująca E1. I tu mamy E1 na płytce z tym Adaptive Bias Control. Dalej mamy piątkę G1. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, to była ta siatka pierwsza. Szóstka jest niepodłączona, dlatego wykorzystali sobie ten pin, żeby ten rezystor tutaj był na tym przewodzie. I siatka idzie sobie tu, podłączona do transformatora na ultralinear. I tak też jest, że siateczkę mamy podłączoną na ultralinear. Dalej mamy żarzenie, to co mówiłem. I ostatni z pinów, ten tutaj, to jest katoda. Katoda jest podłączona za pomocą tego rezystora i na tym rezystorze, to jest 1 ohm, jest mierzony spadek napięcia. Albo 10 ohmów, 10 ohmów. 1,0 i bez znaczenia, tak? I mamy tutaj mierzony spadek napięcia, czyli prąd lampy teoretycznie możemy sobie zmierzyć na tym rezystorze i sprawdzić, czy te lampy faktycznie działają w tym zakresie, jakim powinny działać. Napięcia anodowe musimy zmierzyć, sprawdzić sobie, gdzie jesteśmy na charakterystyce i czy lampy działają prawidłowo. Z tego powodu, żeby nie wkładać tu paluchów, ja po prostu wyłączam sobie bezpiecznik. Ten włącznik mam ustawiony na stałe włączony. I tylko bezpiecznikiem włączę sobie obwód. Lampy są osłonięte, żebym przypadkiem ich nie uszkodził. Wiecie, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Teoretycznie jestem
przygotowany do pracy. Wezmę sobie lepszy miernik. Przepraszam za to skrzypiące krzesło, ale większość krzeseł, które posiadam, po prostu skrzypią. W pracy mi skrzypi, w domu mi skrzypi. Co tu wziąć do mierzenia? Może być ten miernik. Zakres taki. Mamy stały zakres. Działa mi to urządzenie? Nie działa. Rozładowała się bateria. Zapomniałem go wyłączyć. Rozładowałem go. Przypadkowo muszę do domu go wziąć i naładować akumulator, a drugi działa. Załączamy sobie napięcie anodowe. Zielona dioda świeci. Zobaczmy, co my tu mamy. 470 V i to może być przed dławikiem. Tutaj gdzieś. 450 V, czyli za dławikiem tutaj. Następnie na tym rezystorze, znaczy na tym kondensatorze, czyli który robi nam spadek napięcia, na tym tutaj mamy jakiś mały kondensator, czyli to sobie tu zmierzymy napięcie. 414 wniosek. Jest to napięcie, które idzie na przedwzmacniacz. Na razie jest dobrze. Teraz, tak jak mówił Semat, tu mamy anodę 440 V. Tu mamy anodę 440 V. Tu mamy anodę 440, no 36, no to tam 440. Teraz siatki. Jedziemy od góry. Siatka. 437, 437, 435, 67, dobra, mamy to samo. 437, jest dobrze. Które tu napięcie jeszcze mamy do zmierzenia? Aha, na rezystorach pomiarowych dla systemu Adaptive Bias powinno być 0,35 V. Tutaj i tutaj. Właściciel mi mówił, że zmienił trochę ten prąd, to napięcie, czyli prąd przez rezystor przepływający. I zobaczmy, na ile. Nie może się zdecydować. No w okolicach 390 mogłoby być to bardziej płynne, żeby zbacia nie zrobić. 390, no skacze to strasznie. Chyba że wezmę inny miernik, zobaczymy z automatycznym zakresem miernik, czy będzie mi tak samo skakało jak na tym starym fluku. Aha. Strasznie kołyszę tym napięciem. To powinno być stabilne, a nie pływać tak. A w ogóle to jakie mamy napięcie zasilające, zobaczmy. Tutaj na to. A i teraz przed mostkiem powinniśmy zmierzyć napięcie. Prawdopodobnie na tych dwóch pomarańczowych drutach. Dlaczego? Bo z tego drutu tutaj idzie nam napięcie na ten kondensator. Czyli na ten pierwszy. Co, overload?
450 V. 445 V. Czyli ja bym się wpiął tutaj z miernikiem, to mógłbym może zmierzyć napięcie zmienne idące na mostek. Trzeba poczekać, żeby spadło to napięcie, nie? Napięcie 200 V może spowodować porażenie. Spadło napięcie do zera. Ponownie mogę załączyć i zobaczyć, ile mi tam. 367 V z transformatora. Niech sobie spadnie znowu napięcie. Jak robicie takie manewry jak ja teraz, to musicie się upewnić, że do niczego nie dotkniecie. Palcami oczywiście, to mam na myśli. I teraz tak. Mamy pewnie jeszcze jakieś napięcie na... No, musimy poczekać, żeby nam to napięcie zeszło, żeby mu się z powrotem uruchomić ten układ. Jeszcze raz pomierzę sobie te napięcie na tych opornikach katodowych i spróbuję zrozumieć, dlaczego mi to tak pływa. Może ewentualnie posprawdzę sobie wejścia na komparatorze, czyli na tym wzmacniaczu operacyjnym, chociaż ten schemat nie obejmuje tego układu tutaj. Do góry co jest? Nie widzicie go? No, pokazywałem go wcześniej. Interesuje mnie, czy napięcie anodowe zmienia się bardzo mocno. ...455 do 457 to nie są żadne zmiany. To nie są żadne zmiany. Co chciałem sprawdzić? Aha, tutaj to. To, który idzie na transformator. Wyjściowy. No tam... Czy niedokładnie nacisnę i już od razu się coś dzieje nie tak. Najpierw byłoby to zapiąć krokodylkiem. No nie ma tych zmian takich dużych, żeby mi to wariowało. A, cęgi mogą reagować na pole magnetyczne. Dobrze. Ale tu mi pływa za dużo, tak? To są zmiany napięcia na katodzie bez sygnału. Powinien być stabilny prąd. Dobra. Kalkulator i musimy sprawdzić 400 mV przez gdzieś to jest 40 mA przez lampę płynie. No to nie muszę mieć kalkulatora. Jeszcze raz 400 mV przez 10 ohmów, tak? Teraz więcej jest nieco. Jeżeli faktycznie tutaj jest 10 ohmów, no to w tym momencie mamy 41 mA. Przy zasilaniu anodowym ile? Tu jest anoda. 457. 455. No to załóżmy, że 455 V. Dobra, wyłączmy go. Sprawdźmy, co nam mówi katalog lampy. Typical operation. Tetrode connection. Katodę bias, czyli w sumie powinienem szukać gdzie indziej, ale okej, nie wiem, czy mam fixed bias, jakieś dane podane. Katodę fixed bias, push pull. Prąd lampy.
50 mA, mamy 40. Nie wiem też, jaki jest transformator, czy 4,5, czy 4. Tego mi Prima Luna nie powie. Wezmę, zmierzę sobie jeszcze inne rzeczy, mianowicie napięcie na... to jest wzmacniacz wstępny. Przełączyłem się na bardzo wolne przebiegi, 1 milisekunda na działkę. Mogliśmy zaobserwować właśnie jakieś wahanie. Mam tu taką książkę, z której właśnie przed chwilą cytowałem. I chciałem Wam coś pokazać. Już tak odchodząc od wzmacniacza mocy lampowego. Miałem dyskusję na temat używania wagi do określenia siły nacisku igły na powierzchnię płyty. Czyli po prostu force tracking. Rozmówca ten stwierdził, że nie można mierzyć siły nacisku trochę wyżej niż powierzchnia płyty, ponieważ pomiar będzie błędny. A czyż pomiar taką wagą, którą widzicie w tej chwili na zdjęciu, nie mierzy nacisk igły powyżej powierzchni płyty? To jest waga uchylna, ramię też jest wagą uchylną. Balansem, równo, tak to można nazwać z angielska. Tu mamy punkt podparcia, nacisk igły podnosi z tej strony ramię. Jeżeli przewróci nam to ramię, mamy zbyt duży nacisk, jeżeli nie podniesie, zbyt mały nacisk i po prostu szukamy optymalnego punktu. Ona jest też skalowana w gramach. No i nie mierzymy tego na powierzchni płyty, tak? Samo ramię też jest wagą uchylną. Mamy na końcu odważnik, punkt podparcia i igłę, która rysuje nam płytę, tak? Dobra. Także to jest do rozwagi. To naprawdę nie ma takiego znaczenia, czy mierzymy nacisk igły 2 mm nad powierzchnią płyty, 3 mm, ponieważ w tym systemie nie ma to żadnego znaczenia. Większy jest błąd wagi, którą używamy. No i tutaj tą wagę mamy zobrazowaną. Tutaj jest punkt podparcia. Tu mamy jeden odważnik, a tu mamy drugi odważnik, jeżeli można tak powiedzieć. I to jest balans, nie? Czyli tu na tym punkcie podparcia musimy uzyskać pewną równowagę lub nierównowagę o określonej masie nacisku.